Zobacz, jakiego pięknego chłopaka uwiecznił Santo di Tito na swoim obrazie. Uprzejmy, dobrze wychowany, modelowo wykształcony i w wielu aspektach nie odróżniający się praktycznie niczym od podobnych mu przedstawicieli klasy politycznej w renesansowych Włoszech. Niccolò Machiavelli był jednak politykiem, autorem i doradcą absolutnie wyjątkowym. Poza mówieniem dzień dobry na klatce, zdobywaniem dobrych stopni w szkole, a później wykonywaniem bezsensownych poleceń nie mogących ustać pod ciężarem własnego brzucha książąt, tworzył on przez lata poradnik rządzenia, który pomimo upływu ponad 400 lat od publikacji posiada prawdy tak aktualne, że przyćmiewa innowacyjnością kryptowaluty, sieć 5G i podróże w kosmos razem wzięte. Rady Niccolò Machiavelliego zawarte w księciu są tak uniwersalne, że można ze spokojem dokręcać nimi siodełko w rowerze, kiedy nie mamy pod ręką klucza imbusowego, albo dokarmiać nimi ptaki w zimie, kiedy skończą nam się nasionka. W okresie życia Niccolò Machiavelliego Włochy przeżywały olbrzymi rozkwit. Jako centrum kultury i wymiany handlowej miasta takie jak Florencja rosły jak Bitcoin w 2017 roku. Były to jednak dziwne czasy, ponieważ tereny obecnych Włoch były tak naprawdę zbiorem wielu mini państewek, które zabiegały o swoje interesy. Te interesy często kłóciły się oczywiście z interesem sąsiadów. Układ ten przypominał greckie polis, z tym że w przeciwieństwie do nich włoskie państewka były ściśnięte prawie jedno na drugim. Każdy władca i każda rodzina rządząca swoim skrawkiem ojczyzny spaghetti i Fiata Multipli chciała więc mieć więcej i łupić sąsiadujące z nią inne państewka. Tutaj jest mój najmniejszy kibel, który jest moim kiblem ulubionym, proszę bardzo. Tak, mam dwie szczoteczki. Stąd pomimo oszałamiającego napływu bogactwa z zewnątrz, były to czasy bardzo intensywnej rywalizacji i różnych gier politycznych. A co no? Związany z jednym z najważniejszych graczy w regionie, czyli Florencją, Machiavelli uczestniczył w tych zmaganiach i właśnie na podstawie swoich doświadczeń i obserwacji, badań prowadzonych powiedzielibyśmy na żywym organizmie, stworzył książkę, którą zatytułował Książę. Dla formalności. Zanim przejdziemy dalej, Machiavelli jest autorem około 20 różnych ciekawych pozycji, chociaż większość z nich dotyczy właśnie filozofii politycznej i tak naprawdę książę zbiera większość jego doświadczeń i myśli, no i jest zdecydowanie najważniejszy z punktu widzenia odbiorców, czyli nas. Dla Machiavelliego samo pojęcie polityka jest węższe niż to, co rozumiemy obecnie przez to słowo. Polityka kończy się i zaczyna na zadaniach, które musi realizować władca. Są to przede wszystkim utrzymanie bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz państwa, akumulowanie lub utrzymywanie bogactwa i jego stabilności. Co ważne, nie ma miejsca na ideały, na służbę ludności pro bono, wychowywanie w duchu moralności. To wszystko jest dla Włocha jedynie środkiem do osiągnięcia tych najważniejszych celów, które właśnie wymieniłem. A co no? To prowadzi nas do zdania, które jest chyba najważniejsze i najczęściej powtarzane przy pochylaniu się nad filozofią Machiavelliego. Dla władcy cel uświęca środki, czyli liczy się jedynie podejście realistyczne, obdarte z ideałów i budowane w oparciu o doświadczenia historyczne i informacje, które już posiada władca. Pan coś słyszał, wie pan o co chodzi, bo nie do końca wiadomo o co chodzi z tym zjawiskiem. Nie wiem właśnie o co chodzi. Zobrazujmy to przykładem. Machiavelli opisuje historię państewka, które nie obroniło się przed najazdem z zewnątrz, ponieważ jego ludność nie chciała w obliczu napaści dołączyć do armii i bronić stolicy. Władca, który zna historię tego państwa, musi sprawić, żeby jego ludność w chwili zagrożenia zachowała się inaczej i chwyciła za broń, ratując swoją ziemię. Może przygotować do tego celu system kar i nagród, a może na przykład wymyślić ideologię, zgodnie z którą osoba, która chce bronić ojczyzny i chwycić za broń, jest superbohaterem porównywalnym na przykład z Iron Manem. Ideologię tą można następnie tłoczyć do głowy przez system edukacji albo popkulturę, odkąd obywatel nie osiągnie pierwszego roku życia. W sumie sposób, w jaki władca osiągnie swój cel, jest całkowicie drugorzędny z perspektywy Machiavelliego. Ma on po prostu ten cel do zrealizowania i musi to zrobić. Ma też obowiązek zrobienia absolutnie wszystkiego, co w jego mocy, aby upewnić się, że te cele będą realizowane w sposób skuteczny. To właśnie znaczy, że cel uświęca środki. Jeśli realizacja celu wymagać będzie na przykład posłużenia się korupcją, kłamstwem, siłą albo wykorzystaniem swojej pozycji, to obowiązkiem władcy jest taką decyzję podjąć. There is but one rule. Hunt. Or be hunted. Wszystkim hejterom mającym wyrzuty sumienia albo przypominającym wagę moralności i politycznego fair play autor odpowiada, że takie coś po prostu w polityce nie istnieje.
Pisze, że w polityce bezbronni nie zwyciężają. Tutaj bezpośredni cytat. I rzuca mikrofonem, uśmiechając się porozumiewawczo do wszystkich nieposiadających kręgosłupa moralnego gadów tego świata. Z tego prostego, niczym kąt płaski między dwoma niezerowymi wektorami, których iloczyn skalarny jest równy zeru przykładu, możemy płynnie przejść do drugiego pojęcia ważnego w filozofii ulubionego autora Władimira Putina. Na tym etapie powinno już co prawda być dla ciebie jasne, że Machiavelli rozumiał państwo jako organizm złożony z władcy i podporządkowanych mu jednostek, ale przyjrzyjmy się temu nieco bliżej. Społeczeństwo w jego obrazie jest mniej jak posiadający swoje marzenia i cele obywatele, a bardziej jak uszczelka pod głowicą w eleganckim SUV-ie twojego taty. Ma wykonywać określone zadania i umożliwiać dotarcie do jakiegoś celu. W tym przypadku chodzi o realizację nadrzędnych dla Machiavelliego wartości. Bazując na swoich doświadczeniach i na historiach władców XVI-wiecznych państewek włoskich, które często powstawały i upadały w czasie krótszym niż odstępy pomiędzy kolejnymi produkcjami Patryka Wegi, Machiavelli opisuje sylwetkę władcy idealnego. Chociaż w sumie idealnego to jest bardzo złe słowo, ponieważ z realizacją ideałów, tak jak rozumiemy je dzisiaj, to stworzona przez autora sylwetka ma tyle wspólnego, co Greta Thunberg z elektrownią węglową w Bełchatowie. Virtu, czyli tak zwane cnoty władcy chcącego być sprawnym politykiem, to zdaniem Machiavelliego energiczność i gotowość do działania. Charyzma pozwalająca na przejęcie inicjatywy, zdolność do błyskawicznego podejmowania decyzji i umiejętność wygłuszenia dylematów moralnych i odsunięcia ich na dalszy plan w sposób podobny jak podstawa programowa odsuwa historię Polski w XX wieku. Wszystko to opiera się na założeniu, do którego Niccolò Machiavelli próbuje przekonać swojego czytelnika, stawiając diagnozę tak chłodną jak temperatura ciała ucznia w trakcie tłumaczenia przy tablicy motywów w wielkiej improwizacji. W tą diagnozę trzeba po prostu uwierzyć, bo inaczej teorie Machiavelliego będą niczym więcej niż tylko przemyśleniami negatywnie nastawionego do życia wujka na rodzinnym obiedzie. Niccolò Machiavelli, tworząc swoje tezy, postawił sobie jeden kluczowy cel, który do dziś próbują realizować studenci socjologii i politologii na całym świecie. I nie chodzi mi tutaj o znalezienie pracy po swoich studiach. Dla tego włoskiego połączenia Władimira Putina z Magnusem Carlsenem najważniejsze było odkrycie reguł skutecznego działania i wpływania na społeczeństwo. Żeby poznanie takich zasad było możliwe, konieczna jest jednak wiedza na temat tego, w jaki sposób ludzie podejmują swoje decyzje i jak wyglądają reakcje między ludźmi. Niech pani nam powie, jak się pani odnajduje w warunkach naszej nowej polskiej kapitalistycznej gospodarki. U podstaw filozofii Machiavelliego leży takie przekonanie, że w głębi duszy każdy z nas jest interesownym, samolubnym i dążącym do maksymalizacji wygody, komfortu i bezpieczeństwa goblinem. Społeczeństwo i państwo istnieje i działa tylko wtedy, kiedy jest w stanie zapewnić ten komfort, który podświadomie wygrywa z naszą naturą dążącą do zjadania się nawzajem i dbania tylko o siebie. O ile filozofowie przed Machiavellim dochodzili już nieraz do takiego wniosku, to on jako pierwszy nie mówi, że to w sumie źle, że trzeba nad sobą pracować, nawet czasem oszukiwać swoją naturę, zwracając się na przykład ku Bogu, ku moralności, wierze w rozum albo naukę, czy poszukując odpowiedzi na to, w jaki sposób ten stan rzeczy i naszą naturę zmieniać. Machiavelli, rozkładając ręce z radości, niczym ciocia na widok swoich bąbelków, mówi, że to znakomicie, że jesteśmy tak egoistyczni i zepsuci, bo właśnie dzięki temu zachowanie człowieka można przewidzieć i można na nie wpływać z dużą łatwością. Skoro wydarzenia takie jak na przykład klęski naturalne, kryzysy polityczne, wojny, niepokoje, czy na przykład okresy rozkwitu gospodarczego się powtarzają co jakiś czas, a natura ludzka jest stała i niezmiennie egoistyczna, to na podstawie doświadczeń historycznych można po prostu zbudować. Zbudować, czyli przyjrzeć się tym sytuacjom, zobaczyć, kto i jak kiedyś reagował na konkretne zachowania, na przykład władcy, i skoro przynajmniej mniej więcej wiemy, czym się kierowały te osoby, formułować wnioski na przyszłość. Stałość tej złej ludzkiej natury, czyli wylewający się z księcia jak pot z czoła maturzysty cynizm, leży u podstaw prac Machiavelliego i w sumie całego nurtu filozofii politycznej. Chociaż nie ma może tutaj jeden do jeden przełożenia, to cała ta filozofia uważa ludzką moralność i etykę za szum informacyjny, który swoim znaczeniem przypomina bardziej głos mniejszości niemieckiej w naszym Sejmie albo samorząd uczniowski w rozmowie z dyrekcją, niż coś faktycznie, z czym powinniśmy się liczyć. Tezy Machiavelliego dzisiaj raczej nie szokują, bo są dobrze znane i możemy z ogromną łatwością dostrzec w sumie setki przykładów działań, które w polityce no właśnie wydają się wprost być przeniesione z kartek księcia. Dla sporej części współczesnych inteligentów publikacja księcia była jednak jak przyjechanie ciężarówką Volvo na obchody dnia deskorolki albo deklaracja o przyjęciu polityki jednego dziecka przez króliki. Co ciekawe, tezy włoskiego autora spotkały się z krytyką przede wszystkim ze strony myślicieli kościoła. Wiedz, że coś się dzieje.
To znaczy, samo to nie jest ani ciekawe, ani też szczególnie zaskakujące, bo w Europie osoby potrafiące czytać i zabierające głos na dworach królewskich albo uniwersytetach, jednocześnie nie będące w strukturach kościoła, były tak trudne do znalezienia, jak uczeń, który faktycznie przeczytał całych krzyżaków. Zaskakujące z naszej perspektywy może być jednak to, że główny sprzeciw nie tyczył się założeniom dotyczącym tego, że każdy człowiek zdaniem Machiavelliego jest samolubnym goblinem, albo tego, że władca musi być gotów do użycia siły. Oczywiście, jeśli jest to w interesie jego kraju. Takie tezy, okej, mogły budzić jakieś tam kontrowersje, ale to, co faktycznie wkurzyło ekspertów od polityki w tamtych czasach, to fakt, że wartości polityczne, takie jak na przykład bezpieczeństwo kraju i jego dobrobyt, przedstawiono jako niezależne, ważniejsze dla księcia od wartości przede wszystkim religijnych. No i w tym miejscu właśnie zrób pauzę, zaparz sobie ulubioną herbatkę i na spokojnie się zastanów nad tym, co właśnie usłyszałeś. Publikacji, która opisuje okrucieństwo i manipulację jako środek do osiągania swoich celów i równa naturę ludzką do charakterystyki przeciętnego goblina z dwudziestowiecznej powieści fantasy, największe zarzuty z zewnątrz dotyczyły tego, że nie można mówić, że władca może kierować się czymś innym niż wiarą w Boga. To trochę tak, jakbyś tłumaczył swojemu koledze plan okradania każdego domu w Polsce, jeżdżąc samochodem co noc od drzwi do drzwi, a on po kilku dniach powiedziałby ci, że sam plan jest spoko, ale on sprzeciwia się robieniu tego wszystkiego samochodem benzynowym i wchodzi w to tylko jak kupicie elektryka albo hybrydę, bo on chce być ekologiczny. Wbrew pozorom, a właściwie wbrew uproszczeniom powtarzanym na imprezie przez twojego edgy kolegę albo wydawnictwa podręczników, które myśl Machiavelliego sprowadzają do zdania trzeba być lisem i lwem, właśnie na tym polegało nowatorstwo Machiavelliego. Jako pierwszy w tak odważny sposób potraktował państwo, jako twór 100% ludzki, będący relacją między rządzącym a rządzonymi, bez pośrednika w postaci na przykład Boga, ani nawet moralności, czyli to, co możemy z chrześcijaństwa wyciągać i nieraz to próbowano. Dzięki temu w sposób cyniczny i pełny wyrachowania powiedział sprawdzam i obnażył zachowania, o których od lat wszyscy w sumie wiedzieli. Pisząc prawdę na temat relacji politycznych zapisał się na dobre w kulturze i chwała mu za to. Chwała także tobie za to, że obejrzałeś lub obejrzałaś ten materiał i mam nadzieję, że cieszy cię fakt, że odejdziesz teraz od komputera albo odłożysz telefon, wiedząc co nieco o Niccolò Machiavelli.